No jak to jest strzelić 3 gole, bo lewym obrońcą nie często się to zdarza. No na pewno bardzo, bardzo fajne uczucie. Nawet jakbym strzelił jedną bramkę, to bym się pewnie tak samo cieszył. Cieszę się, że pomogło to drużynie zwyciężyć. Szkoda troszeczkę, że straciliśmy tą bramkę, ale najważniejsze 3 punkty. No właśnie, męczyliście się długo ze Spartakusem dzisiaj. Z czego to wynikało? Brakowało nam, tak mi się wydaje, że brakowało nam troszeczkę tego ostatniego podania gdzieś, żeby zmieścić tą piłkę między słupkami. Gra mogła średnio wyglądać do tej pierwszej bramki, można powiedzieć całą pierwszą połowę. Średnio wyglądaliśmy w ofensywie, gdzieś próbowaliśmy atakować pozycyjnie. Nie udało się, na szczęście gdzieś ze stałego fragmentu strzeliśmy bramkę, szybka druga bramka i ten mecz, można powiedzieć, że się ułożył po naszej myśli. Ogólnie jest tak, z tego co zauważyliśmy, że w trakcie tej rundy ty masz dużo zadań ofensywnych, pomimo tego, że jesteś obrońcą, a dzisiaj to chyba ta pierwsza bramka jeszcze bardziej się nakręciła do tego, żeby coraz bardziej biegać do przodu. Mogło to tak wyglądać, chociaż staram się w każdym meczu pomagać ofensywie. Najważniejsze, wiadomo, gdzieś tam zabezpieczyć tyły, ale no dzisiaj można powiedzieć, że to był mój dzień, także gdzieś, gdzie miałem te 3 sytuacje, 3 udało mi się strzelić, także cieszę się. Zaczęliście rundę od 4 zwycięstw, chyba możecie być zadowoleni z tego początku. Na pewno. Może nie są to wszystkie mecze jakieś okazałe z okazałymi wynikami, a jednak no, najważniejsze, że graliśmy do tej pory na 0 z tyłu. Dzisiaj niestety ta jedna bramka, ale cieszą te kolejne 3 punkty. Ty indywidualnie chyba jesteś zadowolony ze zmiany klubu zimą, zwłaszcza po takim meczu? Strasznie szybko się to zadziało, można powiedzieć. Tam gdzieś dostałem informację, żebym jak najszybciej, znaczy, żebym szukał klubu. Najważniejsze to było, żeby to zadziało się po prostu na dniach. Tutaj już wcześniej miałem jakieś rozmowy z prezesami, także praktycznie kiedy dostałem tą informację, zacząłem tutaj już trenować, także myślę, że najważniejsze jest granie, także dobrze trafiłem. Teraz dla ciebie szczególny mecz w Białej Podlaskiej w następnej kolejce? Czy szczególny? Myślę, że tych meczów będzie szczególnych. Myślę, że dużo. Fajnie na pewno, że będę grał z chłopakami, z którymi jeszcze nie tak dawno byłem w drużynie. Czy szczególny? Myślę, że troszeczkę tak. Dużo znajomych, rodziny na trybunach pewnie będzie. Pewnie tak, pewnie przyjadą. No i Podlasie też dobrze zaczęło rundę, to też się zapowiada na ciężkie derby. Oczywiście, też nie wiem do końca jakie jest boisko w Piszczacu, jednak myślę, że skoro dobrze zaczęli, poczuli to boisko i może być to ich po prostu atut. To pierwszy hat-trick w ogóle w twojej karierze, czy wcześniej się kiedykolwiek zdarzyło? Gdzieś tam sięgając jeszcze daleko do juniorów, prawdopodobnie jakiś tam jeden był. Ale nie zabrałeś piłkę ze sobą? Na trening bym musiał dać później. Ale chyba zaskoczony byłeś, że byłeś niekryty przy tym trzecim golu, no bo jednak jak ktoś strzela wcześniej 2 gole, to powinien być bardziej pilnowany. No dziś tam jakoś praktycznie przy większości stałych fragmentach albo byłem kryty słabo, albo byłem w ogóle bez krycia, także gdzieś tam błąd defensywy, wykorzystałem to i super.